Witajcie na kanale Artemisia Anua. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, z błękitem w tle, przychodzimy do Was z tematem syropu na przeziębienie, bo wiecie, bo to, że czujemy już wiosnę, to nie znaczy, że nie trwa jeszcze zima, więc przygotuję z Wami dla Was syrop, który nieustająco towarzyszy mi mojej rodzinie, czyli trzymam go na tak zwany wszelki wypadek w lodówce. Nazwałam go syropem na kaszel i przeziębienie przyjaciółki Magdaleny, ponieważ od niej mam ten przepis i zawsze jak go przyrządzam, przygotowuję, to myślę o niej. I tak, składniki albo już omawiane na naszym blogu artemisia.pl, zapraszam, zachęcam, przepisy, informacje o roślinach leczniczych, czyli cudowna cebula, leczniczy czosnek, cytryna bez skóry, kurkuma, którą będziemy jeszcze omawiać, imbir działający rozpraszająco, już też go omawialiśmy, i oczywiście miód. Pamiętajcie, proszę, nie dajcie się nabrać na miody, na preparaty miodopodobne w dziwnych cenach. Miód musi być ze sprawdzonego źródła. Czytam, miód od pani Elżbiety Bury z numerem certyfikatu, numerem weterynaryjnym. Miód najwyższej jakości kupuję tylko u niej. Jest to bardzo ważne. Przygotuję teraz, obiorę teraz wszystkie składniki, aby je połączyć w całość. Zaczynamy. Po obraniu pokażę Wam, jak należy przygotować poszczególne składniki w jeden fajny syrop. Wszystko obrane, przygotowane, więc teraz dla przypomnienia. Cebula w krążki. Pokroję ją teraz, zacznę kroić. Będziemy potem układać warstwami w słoiku przygotowanym. Korzystam z okazji i powiem, że nie mogę się już doczekać, jak wyjdziemy z Beatą, fitoterapeutką, w teren. Będziemy Wam pokazywać kwitnące rośliny różne, o których już być może opowiadałyśmy do tej pory. W każdym razie wiosna, lato będzie takim wdzięcznym okresem do rozwinięcia skrzydeł, do prezentowania coraz to nowych roślin ciekawych, fajnych. Wtedy zobaczycie, jak ogromną wiedzę ma Beata, jak ta wiedza, ta pasja z niej wypływa. Imbir również w niewielkie plasterki. Madzia mówi, że technika krojenia jest bardzo ważna, czyli nie byle jak, tylko tak jak tutaj prezentuję. Oczywiście serce, jak mówi pewna urocza Basia, to jest podstawa przy przygotowywaniu jakichkolwiek posiłków, bo wtedy tylko one mają pozytywną energię i spełniają swoją funkcję. Czosnek również w plasterki, bardzo ważne. Za chwilkę dokończę. I teraz jeszcze cytryna, również w plasterkach. Możemy ją pokroić w taki sposób, żeby potem całość fajnie wymieszać. Pamiętajcie, syrop na przeziębienie o każdej porze roku, a szczególnie tej, kiedy już nam się wydaje, że jest gorąco jak dzisiaj, a ciągle jeszcze jest dosyć chłodno. Także zachęcam do przygotowania go i żebyście go mieli ciągle w Waszych lodówkach pod ręką na wypadek, gdyby miał się przydać. Wszystko pokrojone, przygotowane. Teraz wkładam do słoika warstwowo, żeby wiadomo, te elementy przenikały przez siebie, czyli trochę cebuli, potem trochę cytryny, potem trochę czosnku. Tutaj sypniemy. Aha, ma być cała łyżeczka kurkumy. Ona potem oczywiście się wymiesza, ale to możemy sobie tak tutaj posypać raz, żeby zaczekało na później. Znowu cebula, cytryna. Teraz myślę, że możemy, mamy
4-5 łyżek miodu. Damy oczywiście, myślę, że 5. Więc ja tutaj już będę wkładała, teraz dam 2. Dobrze. Teraz znowu cebula. Mam nadzieję, że mi się to zmieści. Imbir. Jeszcze trochę cebuli, znowu czosnek. Ostatecznie jak to zacznie się zmiękczać, to wtedy będziemy mogli, że tak powiem, będzie się to mieszało, tak? Będziemy odwracali ten słoik. Teraz znowu trochę kurkumy, znowu cebula, poszczególne warstwy. Były 2 łyżki, to jeszcze teraz pora na 2 kolejne. Okay. Dla przypomnienia, pierwsze 12 godzin syrop stoi w ciepłym, czyli choćby tutaj na wyspie, i odwracam go w każdej wolnej chwili. On wtedy zacznie puszczać sok, ten dobroczynny, który będziemy potem wypijać. Natomiast potem trzymamy już go w lodówce. I jeżeli chodzi o stosowanie go, to 1 łyżeczka profilaktycznie, codziennie 1 łyżeczka. Jeżeli coś nam dolega, to wtedy 3 łyżeczki dziennie są idealną ilością. Syrop gotowy. Przez 12 godzin obracamy go pięknie. Już zaczyna puszczać sok, głównie cebula. Także jak tylko przechodzimy obok, to odwracamy słoik. Myślę, że po 12 godzinach już można skosztować pierwszą łyżeczkę, także polecam, zachęcam. Zapraszam na nasz blog artemisia.pl. Tam nagrania, informacje o roślinach, przepisy różne. Słuchajcie nas, oglądajcie, dzielcie się z bliskimi informacją o naszym kanale. Bardzo zależy nam, żeby dotrzeć do dużej ilości osób, którym zależy na zdrowym, fajnym życiu. Piszcie, o czym chcielibyście przeczytać, co Was ciekawi, komentujcie. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.